W Zakopanem w tygodniu panuje duży ruch, a to dopiero przedsmak tego, co zapewne będzie działo się tu w nadchodzący weekend. Poprzednie dwa, po poluzowaniu rządowych restrykcji względem hoteli i stacji narciarskich, były istnym oblężeniem Zakopanego i innych podhalańskich turystycznych miejscowości. Nawet w tygodniu dużo turystów spotkać można na placu pod Gubałówką, gdzie otwarte są wszystkie stragany i handel idzie na całego. Jak zawsze tłoczne jest też na Krupówkach. Spragnieni jazdy narciarze korzystają z uroków białego szaleństwa na Harendzie i Polanie Szymoszkowej. Otwarta jest też zdecydowana większość stacji narciarskich na Podhalu i wszędzie panuje duży ruch. Po bardzo pogodnym tygodniu na weekend prognozowane jest lekkie pogorszenie pogody. W sobotę spodziewać się możemy przelotnych opadów, a w niedzielę dużego zachmurzenia.